Niech cała negatywna energia rozstąpi się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co skierowane przeciwko nam, niech rozpuści się w dymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witam dzisiaj serdecznie moje cudowne lwiątka. Hej kochani, stęskniłam się za Wami niesamowicie. Mam nadzieję, że Wy za mną tak samo. Co tam u Was słychać, kochani? Dajcie znać, z kim się dzisiaj łączę, z kim dzisiaj się łączy moja energia. Witam moje wszystkie powracające lwiaczki, kochane, które są z nami tutaj regularnie oraz wszystkie lwiątka, które są z nami po raz pierwszy. Jeśli, kochani, jeszcze nie kliknęliście w subskrypcję kanału, to oczywiście zachęcam Was do tego. Kliknijcie sobie również w dzwoneczek powiadomień, żebyście nas nie zgubili, żebyście dostawali informacje o tym, kiedy coś tutaj opublikuję. Jeśli coś tutaj będzie z Wami rezonować, jeśli coś tutaj stwierdzicie, że naprawdę jest dla Was i coś z tego wyciągniecie, kochani, to bardzo Was proszę o zwrócenie mi choć odrobinki energii i kliknięcie w lajka, tak? Także pozostawcie dla mnie, kochani, lajka, to również wpływa na rozwój naszego kanału, przyciąga do nas coraz więcej nowych duszyczek, także będę Wam za to niezmiernie wdzięczna. Dobrze, kochani, zacznijmy. Co dzisiaj będziemy tutaj robić? Zobaczymy sobie, kochani, jak wygląda, jak się zarysowuje ostatni kwartał roku 2022 dla Was, tak? Czyli jak wygląda dla Was druga połowa października, listopad i grudzień, tak? Czego się możecie spodziewać właśnie w tym ostatnim sezonie, w tym ostatnim czwartym kwartale roku 2022? Zobaczymy sobie, kochani, w pierwszej kolejności, co tutaj jest dla Was najważniejsze w tej chwili, tak? Dobrze, zacznijmy, kochani. Energia matki, jeszcze jedną poprosimy w tym temacie. Tutaj nam się coś odwróciło. Normalnie karty mi się kleją do rąk, kochani. Nie wiem, co tu się dzieje, ale widzę, że w jakiś sposób jest tutaj taki trochę chaos. Ręce mi się pocą, jest takie zdenerwowanie. Także prawdopodobnie Wy w tej chwili jesteście właśnie w takim momencie. Bardzo możliwe, że dotyczy to zdenerwowanie, takie rozstrojenie się dotyczy Waszego domu, Waszej rodziny, tak? Bardzo możliwe, że zwracam się tutaj do jakiejś mamy. Bardzo możliwe, że zwracam się tutaj do osoby, do jakiejś takiej głowa domu, tak? Głowa domu rodzinnego. Może to też się dotyczyć jakiejś innej osoby, która jest dla Was bardzo ważna, która dla Was wydaje się właśnie głową rodziny, tak? Tutaj mamy właśnie mowę o takim równowadze, mogłabym powiedzieć. Widzimy, że ktoś w jakiś sposób w tej chwili koncentruje się przede wszystkim na tym, aby zrównoważyć swoje otoczenie. Tutaj widzimy, że taki spokój jakby wchodził do Waszego życia, tak? Dobrze, obraz życia uczuciowego. Później, kochani, sobie będziemy to wszystko oczywiście bardziej rozwijać. Kolejną talią kart zajrzymy sobie głębiej. Najpierw sobie zrobimy taką bazę, tak? Od czego to wszystko się wychodzi. Obraz życia uczuciowego. I tutaj też poprosimy dwie karty. Obraz życia uczuciowego. No i tutaj widzimy, że w jakiś sposób czekacie na efekty tego, na co tutaj pracowaliście, tak? Gdzieś tutaj prawdopodobnie w jakiś sposób odsunęliście się od osób trzecich. Jest tutaj zakończenie prawdopodobnie jakichś takich relacji, jeżeli chodzi o Wasze uczucia. Coś tutaj się dla Was zakończyło. Bardzo możliwe, że Wy w jakiś sposób odsunęliście się od ludzi, od relacji, od imprezowania, od wychodzenia, od świętowania, od rozmów, od dyskusji, od jakichś takich rzeczy, które były dla Was w jakiś sposób może rozpraszaczami, tak? Tu w tej chwili staracie się skoncentrować na tym, żeby siebie zbalansować, tak? W jakiś sposób staracie się skoncentrować przede wszystkim na tym, co do Was ma przyjść, tak? Tutaj gdzieś wkładaliście dużo pracy w coś i czekacie po prostu na efekty tego. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no tutaj jest taka rywalizacja, jest walka, jest porównywanie się, jest takie, no w jakiś sposób widzę, że ktoś tutaj może zbyt mocno się porównuje do ludzi z zewnątrz, tak? Jest taki napór i ktoś jakby działał, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe, tak? Jakby działał, ale tak jakby nie do końca był na to otwarty. Mamy tego rycerza w tej zbroi, cały po prostu zakuty w żelazo. Jest tarcza, tak? Jest miecz. Nawet tutaj widzimy taka trochę groźna, te kolce, one pokazują o takim, że mają odstraszyć troszeczkę od Ciebie, tak? Nawet ten koń, on pomimo tego, że to jest konik morski, postać taka, która tak naprawdę
ogólnie mówi o czymś bardzo łagodnym, to jednak tutaj jest postawiona w takim świetle czegoś groźnego. Te kolce, to tak wygląda nawet groźnie wszystko, tak? Także w jakiś sposób widać, że tutaj prawdopodobnie bierzecie udział w tym, co się dzieje, tak? Jeżeli chodzi, prawdopodobnie staracie się tutaj w jakiś sposób wyjść może do spraw właśnie zawodowych, żeby dorobić sobie parę groszy, czy coś w tym stylu. Czy w miejscu pracy, w którym się w tej chwili znajdujecie, tak? Jest tutaj jakaś taka duże poczucie, że z zewnątrz ludzie chcą Was atakować, a Wy musicie się zakuć w zbroję, żeby być bezpiecznym, tak? Ty tutaj do mnie nie podchodź, bo ja mam tarczę i mam miecz w razie czego, także ja się będę bronić. Jest tutaj takie jakby duże poczucie rywalizacji, duże poczucie takiego konkurencji, wyścig szczurów, działanie, trzeba szybko, szybko, trzeba nadążyć z czymś, tak? Wasza energia, kochani, energia lwa. Tutaj tak jakby się ktoś śpieszył, ktoś się czuł, że może nie do końca wyglądają sprawy tak, jak należy. Czuł, tak jakby ktoś czuł, że jest pod ciągłą presją, że się musi bronić, że musi tak bardzo się starać, że w każdej chwili może coś tam wyskoczyć za rogu, tak? Dobrze, zobaczymy sobie później dalej, kochani. Zobaczmy, jakie tutaj są na tą chwilę Wasze plany i marzenia. Plany i marzenia dla lwa. Ło, wow, tak, pięknie, cudownie. I to również Wasza energia. Szóstka buław. I mamy ósemkę kielichów w odwróconej pozycji. Także pięknie, jeżeli chodzi o Wasze plany i o Wasze marzenia. Widzimy, że to, czym się zajmujecie, Wy naprawdę nie macie zamiar się tutaj poddać. Absolutnie nie bierzecie pod uwagę tego, żebyście mieli coś pozostawić i odejść, bierzecie tylko i wyłącznie pod uwagę to, że osiągniecie cel, który sobie tutaj obraliście, tak? Mamy szóstkę buław, Wasza energia, silna energia. Ogólnie, kochani, to my mamy bardzo dużo tutaj Waszej energii, bo jeżeli chodzi o właśnie działanie, energię pracy, widzę, że tutaj mocno nam się to łączy. Więc jeżeli chodzi właśnie o Wasze sprawy zawodowe, związane z finansami, Wy tutaj jesteście gotowi po prostu stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Widzimy, że naprawdę jesteście gotowi walczyć o to, co jest Waszym celem głównym, tak? To, do czego dążycie, abyście mogli znaleźć, abyście mogli pozostać lub znaleźć się w miejscu, o którym marzycie, tak? Nie macie zamiaru pozostawiać niczego, na co ciężko pracujecie. Przykładacie tutaj się do swoich rzeczy, tak? Do tego, co naprawdę należy zrobić. Dobrze, zobaczmy sobie, jakie tutaj mogą się pojawić niespodziewane wydarzenia. Mamy już jedną, jeszcze jedną poprosimy. Niespodziewane wydarzenia do końca tego roku. No i ponownie mamy, kochani, Waszą energię. Także niespodziewane wydarzenia mogą mówić o tym, że coś tutaj się zadzieje w jakiejś strukturze rodzinnej. Bardzo możliwe, że w domu. I musicie tutaj się wtedy uzbroić w tą swoją siłę, kochani. To jest wasza moc, wasza energia. Oczywiście może tutaj się okazać, że będą niespodziewane jakieś przykre sytuacje. Coś, tak jak mówię, jeżeli chodzi o dom, tu może być mowa o jakichś zmianach. Zakłócenie ogniska domowego i Wy tutaj w tej sytuacji musicie po prostu stanąć w swojej sile, tak? Musicie wiedzieć, co jest dla Was dobre, czego Wy potrzebujecie. Tutaj może też mówić o tym, że to jest coś związanego właśnie z cyklami, tak? Coś związanego z przeszłością. Rozumiecie tutaj coś. Tutaj przychodzi do Was prawdopodobnie jakaś ważna odpowiedź na coś, jakieś ważne zrozumienie. Zobaczymy dalej. Co jest najważniejszego do końca tego roku? Do końca tego roku. No pięknie, nowy początek, kochani. Nowy początek, nowy start. Coś nowego się dla Was zacznie. Do końca tego roku. Momencik, jeszcze. No i tutaj mamy dwie karty do końca tego roku oraz do końca tego miesiąca. Także widzimy, że tutaj w jakiś sposób prawdopodobnie podejmujecie pewne wyzwania odnośnie zawalczenia z czymś, co jest dla Was toksyczne. Widzę tutaj jakiś taki nowy początek, jeżeli chodzi właśnie o Waszą świadomość, zgodnie z tym, co jest dla Was toksyczne. Jakieś zrozumienie prawdopodobnie, tak? Zaczynacie coś nowego i to może mówić albo o uwolnieniu się od czegoś, albo o tym, że będziecie musieli stawić czoła jakiejś sytuacji, może jakiemuś wyzwaniu, tak? Gdzie będziecie musieli wykazać się swoją mądrością, swoją inteligencją, tak? Swoim zrozumieniem i lekcjami, których doświadczyliście do tej pory. Po pewnym odpoczynku widzimy, że tutaj wychodzicie, kochani, do
świata zewnętrznego, do ludzi. Tak jakby przyszła tutaj do Was jasność, klarowność, zrozumienie. Po jakimś takim ciężkim przytłoczeniu wychodzicie ponownie na powierzchnię. Widzę tutaj też tak jakby dla niektórych z Was może to oznaczać, że ktoś tutaj wychodzi po jakichś takich ciężkich przeżyciach. Może nawet po żałobie. Może ktoś z Waszego życia odszedł, tak? I gdzieś tutaj straciliście grunt pod nogami może w jakiś sposób. No i tu mamy tą piękną energię, która pokazuje, że jednak w przeciągu tego czasu, tych najbliższych, tak, do końca tego roku, tutaj bardzo dużo rzeczy się, kochani, naprawia. Bardzo dużo jasności i klarowności do Was przychodzi. Rzeczy, których wcześniej nie rozumieliście i nie wiedzieliście, dlaczego tak się dzieje, to tutaj przyjdzie do Was jasność. Także do końca tego roku naprawdę dostaniecie odpowiedzi na bardzo dużo pytań, które w tej chwili są dla Was naprawdę niejasne. Jakie są najważniejsze wskazówki i porady do końca tego roku? Co należy wykonać? Świat. No to może mówić o ważnych zmianach, o podróży, o zakończeniu jakiegoś cyklu, tak? O rozpoczęciu czegoś nowego. To mówi o idealnym terminie, o idealnym momencie. Tak, zdecydowanie. To może mówić o jakimś wyjeździe, przeprowadzce, o zmianie miejsca zamieszkania, to może mówić o zmianie miejsca pracy, o nowych projektach, o nowych pomysłach, o nowych horyzontach. Coś nowego się pojawia i to jest idealny czas, i to jest idealny moment. I to jest takie nawołanie, abyście wy skorzystali z tych drzwi, które się przed Wami otwierają. Tak? Tutaj coś pięknego przed Wami się pojawia, ale Wy będziecie musieli być na to gotowi też, żeby z tego skorzystać. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie głębiej, zaraz sobie otworzymy to tak jakby, tą puszeczkę Pandory, zajrzymy głębiej, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego takie wiadomości, a nie inne. Macie tutaj prawdopodobnie poczucie, że gdzieś do końca nie panujecie nad czymś, jakieś takie poczucie braku kontroli nad czymś. Przełożymy sobie jeszcze. Słyszę, że jeszcze raz mam przetasować. Dobrze, kochani, to jeszcze raz sobie mały shuffle zrobimy. Zaraz sobie narobię bałaganu, ale to nic. Jeszcze raz. Mocno oczyścić energię. Tak, i jeszcze jedno przełożenie. Na odwrocie mamy gwiazdę. Także w kierunku Waszych marzeń, kochani. Pięknie. Dobrze, a więc zacznijmy. Od początku. Najważniejsze sytuacje. O czym nam mówi to? Król, pałac, świat. No i tak jak mówię, to się tyczy domu, struktury rodzinnej. Tutaj przychodzi, kochani, czas na coś, na jakieś zmiany. Jeżeli chodzi właśnie o Wasz dom, bardzo możliwe, że jeżeli chodzi o Waszą relację, o Wasz związek, tutaj ktoś naprawdę staje się pewniejszy siebie. Jest idealny czas na to, żeby pewne rzeczy zrobić, tak? To się dotyczy właśnie tej stabilności rodziny, struktury rodzinnej, obraz życia uczuciowego. Skąd my tutaj to mamy? No tutaj są manifestacje. Tutaj są manifestacje, kochani, co może mieć związek z Waszym partnerem, z partnerstwem, z miłością, z życiem rodzinnym, tak? Mamy kochanków, no i tutaj mamy papieża, który też może mówić właśnie o jakichś takich sprawach urzędowych, sprawach sądowych, tak? Sprawach papierkowych. Może czekacie tutaj na jakieś orzeczenie, na jakieś sprawy, może czekacie na coś, może tutaj przyjdzie jakaś ważna oferta dla Was, tak? Może tutaj dla niektórych z Was też, kochani, być mowa o tym, że ktoś może gdzieś się Wam oświadczy, może jakiś ślub się szykuje. Może tutaj też być mowa o tym, że ktoś się decyduje na coś, na jakiś postęp, ważny postęp, ważna decyzja, gdzie trzeba, tak jak mówię, podpisać jakieś papiery. Pamiętajcie, żeby do końca października, kochani, nie podejmować żadnych ważnych takich decyzji. Oczywiście możecie planować, ale nie podpisywać żadnych umów, nie zobowiązywać się wobec niczego. Nie do końca, do końca października, czyli te ostatnie dwa tygodnie, kochani, wytrzymacie jeszcze. Postarajcie się naprawdę tutaj nie podejmować żadnych decyzji. A jeżeli już naprawdę będziecie do tego zmuszeni, to czytajcie wszystko, co jest najdrobniejszym druczkiem. Bierzcie pod uwagę każdą jedną rzecz. Starajcie się zadawać pytania, aby mieć pewność, że podejmujecie w 100% dobrą decyzję, tak? Także tutaj może być mowa, tak, gdzieś jakieś relacje, jest tutaj mowa o jakiejś bliźniaczej duszy, tak? Czyli ktoś, kto jest blisko Was. No i tutaj są manifestacje, kochani, także gdzieś w jakiś sposób Wy manifestowaliście to, co tutaj się zadziewa w tych uczuciach. Będzie tutaj balans, tak? Będzie tutaj balans, bo Wy na coś ciężko pracowaliście. Bo tak jak mówię, to może nawet mówić o ślubie dla niektórych z Was, tak? Może to mówić o spotkaniu miłości życiowej, to może mówić o zażegnaniu jakichś takich sporów starych, tak? To może mówić o tym, że gdzieś przychodzi w końcu balans do jakiejś relacji też, tak?
Dobrze, co dalej, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe? Skąd tutaj taka rywalizacja i ten... Tak, tutaj się widzicie, odcinacie od czegoś. Coś było dla Was tutaj ciężkie, toksyczne. Czuliście, że jesteście w jakiś sposób napierani. Wszystkie trzy karty, które nam wyszły, żeby to objaśnić, wyszły nam miecze. Mamy króla mieczy, który mówi też o odcięciu się od czegoś, co jest dla Was toksyczne i negatywne, tak? Widzimy, że tutaj odsunęliście się, żeby odpocząć troszeczkę, tak? Żeby skupić się na swoich emocjach, żeby skupić się na tym, czego Wy potrzebujecie, tak? I w tej chwili tak jakby po tym odpoczynku napieracie ponownie, ale jesteście, tak jak mówię, zakłóci w taki... taką zbroję, tak jak ten król mieczy. Już w tej chwili troszeczkę inaczej myślicie niż wcześniej. W tej chwili nie działacie tak jakby bez doświadczenia. W tej chwili wiecie po prostu, co należy robić i jak należy działać. Widzimy, że w jakichś kwestiach jesteście tutaj już doświadczeni i wiecie, jak sobie z czymś poradzić, tak? Dlatego w tych kartach mamy, w obydwu trzymacie ten, tak jakby ten miecz, tak? Którym jesteście w stanie tutaj odciąć się od tego, co jest dla Was negatywne, tego, co z Wami nie współgra, tak? Król właśnie mieczy mówi o takim jasnym i klarownym, nie kierujecie się tutaj już uczuciami, bo uczucia przerobiliście, tak? Czyli tutaj były wcześniej być może jakieś ciężkie rzeczy, które na Was wpłynęły i może tutaj, tak jak mówię, gdzieś wychodziliście z jakichś takich ciężkich rzeczy, dlatego prawdopodobnie gdzieś w pracy też troszeczkę ustaliście, ale teraz widzimy, że tak jakby powracacie do życia, ale jednak już w innej energii niż wcześniej. Wcześniej byliście tacy otwarci i wszystko i wszyscy i ludzie mogli robić z Wami, co im się podobało, tak? Ale te doświadczenia spowodowały, że zakuliście się w tą zbroję i w tej chwili już sobie nie pozwalacie, tak? Teraz już macie takie zdrowe granice i wiecie, w którym momencie ktoś przegina i gdzie mówisz dosyć, nie, ja się z Tobą bawić już nie będę, tak? Bo tutaj ktoś w jakiś sposób próbuje Was, nie wiem, kontrolować, może próbuje ciągnąć za Wasze struny, może próbuje w jakiś sposób Was do czegoś sprowokować, tak? Także tutaj już jesteście mądrzejsi. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, także ja tutaj widzę, że tu w sprawach zawodowych przede wszystkim jesteście już dużo silniejsi, dużo stabilniejsi. Jeżeli chodzi o Wasze uczucia, to tutaj też w jakiś sposób te sytuacje się równoważą, tak? Jeżeli chodzi o tutaj plany i marzenia, o czym nam mówią te karty? Plany i marzenia, pięknie. Czyli tutaj jest coś, co jest ukryte, stoicie przed jakimś wyborem i to się dotyczy właśnie rzeczy, w które tutaj wkładaliście dużo pracy. Jest tutaj jeszcze jakaś kwestia, coś, co jest przed Wami ukryte i czego po prostu nie wiecie. Dlatego prawdopodobnie te Wasze plany, te Wasze marzenia nie są w pełni ukształtowane, nie są w pełni ukierunkowane, bo są jakieś, jakby czegoś brakowało, jakby brakowało jakichś puzli do tej całej układanki, tak? Bardzo możliwe, że jeszcze tak jakby żonglujecie, nie jesteście przekonani na 100%, bo coś tu jest przed Wami ukryte, czyli tak jakby nie do końca widzicie jasny i wyraźny obraz tego, co się dzieje wokół Was. Staracie się tak jakby coś tam zbierać do tej swojej, widzicie? Tak jakby staracie się coś tam odkładać. To jest to, co nam wyszło tutaj, kochani, tak? To jest ta sama karta. To nam wychodziło w emocjach, w Waszych uczuciach, także to też się może dotyczyć, że może gdzieś tutaj stoicie przed jakimś wyborem właśnie, jeżeli chodzi o może relacje w Waszym życiu, o uczucia, tak? Kogo należy pozostawić w Waszym otoczeniu, a kto nie przynależy do tego Waszego świadka, tak? Tutaj jest prawdopodobnie wybór, aby właśnie, wiecie, pozostać przy tych Waszych zdrowych wyborach. To może też się tyczyć jakichś sytuacji karmicznych, tak? Mamy tutaj ten znak nieskończoności, infinity. To właśnie często mówi o jakichś takich karmicznych przeżyciach. To może mówić o relacjach karmicznych, to może mówić o rodzinie, o osobach, które powracają do Waszego życia, o bratniej duszy, to może mówić też o takich sytuacjach, gdzie ludzie Wam pokazują Waszą drugą stronę, lustrzane odbicie tego, co się w Was dzieje, tak? Widzimy, że tutaj przychodzi dla Was jakieś zrozumienie. W tej chwili być może jeszcze to takie nie jest do końca jasne, ale przychodzi to zrozumienie i wiecie tutaj, na czym należy się skoncentrować. Bo prawdopodobnie gdzieś tutaj jeszcze troszeczkę tak jakby żonglujecie i się nie możecie skupić na tym, co jest faktycznie Waszym priorytetem. Coś tu jeszcze przyćmiewa Wam ten cały widok, tak? Tak jak właśnie Luna, Księżyc mówi nam o tym przyćmieniu, jakby była noc i pewnych rzeczy nie widzicie. Pewna chmura przysłania Wam widok, tak? Dobrze, następnie mamy niespodziewane wydarzenia. No i tutaj widzicie, tutaj może być takie odejście od czegoś, co jest dla Was bolesne. Czyli tutaj postanawiacie odsunąć się jednak od czegoś. Postanawiacie, coś Wam już nie daje satysfakcji, nie sprzyja, nie rezonuje z Waszym życiem i prawdopodobnie też wytrąca Was z równowagi finansowej.
coś was zraniło albo coś was zrani i wy zrozumiecie, że musicie odejść, kochani. Tutaj w tej sytuacji widzimy, że użyjecie tej swojej siły wewnętrznej, tak? To jest ten lew, to jesteście wy, kochani. I to są te niespodziewane wydarzenia, także to, co do was przyjdzie. Więc coś tu się jeszcze pojawi, wy w tej sytuacji zrozumiecie, co jest dla was najważniejsze. Po prostu i to weźmie górę. Pozostawicie coś ze sobą, bo tutaj jest, mamy tą ósemkę. Co jednak tutaj w poprzedniej energii, czyli jako plany, i tego nie mieliście absolutnie w planach, bo jak widzimy, absolutnie nie mieliście w planach tego, aby odejść. Wasze plany były takie, żeby po prostu wygrać, żeby to się udało i żeby coś tam działało, tak? A tutaj jednak właśnie te niespodziewane wydarzenia mówią o tym, że jednak od czegoś tutaj odejdziecie, czyli jednak coś pozostawicie, coś, co sprawiało wam bardzo dużo cierpienia, coś, co sprawiało, że nie wierzyliście w siebie. No i następnie, kochani, mamy tutaj tak, co następne 3 miesiące nam mówi tutaj diabeł i nowy początek. Czyli tutaj szukacie spełnienia emocjonalnego, odchodzicie od tego rwania na siłę. Przychodzi tutaj wieża, tak, czyli coś się kończy, coś się dla was w jakiś sposób burzy. Tak jak mówię, tu jest zakończenie czegoś. Wy od czegoś odchodzicie i to jest ta wieża, tak. Czyli tak, myślę, że nawet, kochani, albo do końca października, albo do końca tego roku tutaj się jeszcze zadzieją ważne rzeczy, gdzie wy postawicie faktycznie na swoje emocje. Pozostawicie coś, coś tutaj faktycznie za... albo wszechświat po prostu dla was coś zrobi, dla was coś zaburzy i powie dosyć, to tak dłużej wyglądać nie może. Piorun z jasnego nieba strzeli w tą wieżę i się coś sypnie, tak? Ale to po to, żeby było lepiej, bo tutaj w następnej energii mamy to słońce, czyli wychodzicie z tego strapienia. Czyli wychodzicie widzicie, z tego uśpienia, z tego bólu, w którym tutaj byliście. Nie mieliście tak jakby siły nawet, żeby się podnieść z łóżka, tak? I tutaj z tego wychodzicie, po tym, co się dla was zamyka. Czyli patrzycie na siebie, na to, co wy potrzebujecie, co jest zgodne z waszymi emocjami, co wam podpowiada wasze uczucia, wasze emocje, energia, która wokół was istnieje, tak? Tu się coś zakończa, od czegoś odchodzicie, kochani. I to dzięki temu dopiero odzyskujecie swoją energię. Zakończa się dla was to uśpienie, ten ból, strach i to poczucie, że po co w ogóle budzę się do życia, po co w ogóle, po co to wszystko, gdzie jest cel, dokąd ja idę. I tu wychodzi dla was słońce. Jasność, klarowność, zrozumienie, odnajdujecie cel, odnajdujecie zrozumienie, dlaczego pewne rzeczy wyglądały tak, a nie inaczej. Puzzle składają się w całość. Tak jak mówię, tak jakby tu brakowało tych puzzli, tak tutaj cały wszechświat, cały uniwers pokazuje wam, że wszystko, każda jedna część, każdy jeden drobiazg, każdy jeden po prostu atom w odpowiednim czasie znajdował się w odpowiednim miejscu, abyście mogli dostrzec wszystko tak, jak naprawdę wygląda. Do końca tego roku przyjdą do was bardzo ważne odpowiedzi, kochani. To jest również wasza energia, energia słońca, energia lwa. Zrozumienie, przejrzycie tutaj na oczy, przychodzi klarowność, jasność do was. Spełnienie marzeń, dostajecie tą magiczną różdżkę. Jaka energia, kochani, ale mam ciary. Zobaczcie, to jest ten kielich. Ktoś zwraca na was uwagę prawdopodobnie, albo wy dostrzeżecie ten potencjał, swój talent, to, co faktycznie jest dla was ważne. I dzięki temu, koncentrując się na tym, dostrzeżecie swoje marzenia, ten cel życiowy, który tutaj gdzieś się zaburzył, gdzieś straciliście wizję, tak? Bo jakiś diabeł przysłaniał wam widok. Tu mogło być mowa o jakichś toksycznych przyzwyczajeniach, o jakichś używkach. Bardzo możliwe, że do końca października poradzicie sobie tutaj z jakimiś toksycznymi przyzwyczajeniami, może jakieś nałogi porzucicie, coś tutaj pozostawicie. Dlatego mamy nowy początek. Decydujecie się na to, żeby wyjść z czegoś, tak? Zmieniacie energię, w której jesteście, na rzecz tego, aby mogło w waszym życiu coś zacząć się układać inaczej. Czyli przyszło do was coś, jakaś jasność, jakaś wizja, może jakieś doświadczenie, które pokazało wam, gdzie chcecie iść dalej, czego chcecie, a czego nie chcecie, tak? Tutaj mamy to spełnienie marzeń, mamy tą gwiazdę i dostajecie to magiczne wiosełko, tak? To ogólnie w tarocie nam mówi, że to jest taka magiczna różdżka. Dostajecie tak jakby narzędzie do tego, aby spełnić swoje marzenie, coś, co manifestowaliście. No i tutaj mamy słońce, także energie nam się pięknie potwierdzają, tak? Także tutaj zobaczymy sobie, kochani, jeszcze wskazówkę dla was, tak? Czyli ta główna wskazówka, rada dla was na ten ostatni czas. I tutaj jest mowa o... Zobaczcie, mamy 2 szóstki. Czyli po pierwsze, równowaga, balans, harmonia. Wprowadźcie do swojego życia wszystko to, co jest dla was dobre. Musicie pozbyć się wszystkiego tego, co toksyczne. Weźcie siebie
Po prostu postawcie w tej chwili na tym pedestale i zajmijcie się sobą. Postarajcie się zaopiekować sobą. Dajcie sobie wszystko to, czego Wy w tej chwili najbardziej potrzebujecie. Jeżeli dacie to sobie, odkryjecie swoją wartość siebie, odkryjecie swoje talenty, gdy odkryjecie wartość siebie, tak samo cała reszta zacznie Wam sprzyjać, zacznie przypływać do Was dostatek, ludzie zaczną Was szanować, zaczną Was traktować z najwyższym szacunkiem. Ale kochani, aby tak się mogło stać, to Wy musicie podjąć decyzję, żeby odejść od tego, co jest toksyczne, bo to Wy tkwicie w przekonaniu, że nie jesteście czegoś warci. Wy tkwicie w przekonaniu, że coś nad Wami panuje, że coś ma nad Wami władzę. To Wy macie tą możliwość wziąć, spakować się, spakować wszystko to, co kochacie i na czym Wam zależy i wyruszyć przed siebie. Możecie wyruszyć przed siebie, wprowadzić balans do Waszego życia, równowagę, porówno brania i dawania, aby nie musieć prosić się o to, czego ciągle Wam brakuje, tak? Tutaj przede wszystkim jest dla Was nawołanie, abyście w tej chwili skoncentrowali się na sobie i zaczęli robić to, co jest dla Was dobre i zdrowe. Abyście wprowadzili równowagę do Waszego życia i nie pozwolili, żeby ktoś ją zakłócał, tak? Nie pozwólcie, aby osoby trzecie wytrącały Was z równowagi albo wpływały na Wasze samopoczucie, na Waszą prawdę, żeby Wam wmawiały, że czyjaś prawda jest prawdziwsza. W tej chwili jest na to idealny moment. Już w tej chwili nastał na to czas. Otwierają się przed Tobą jakieś drzwi, jakieś nowe horyzonty, nowe plany, nowe cele. Przychodzi do Ciebie tutaj zrozumienie i jakaś jasność. Jest jakiś konkretny cel i on się pojawi. Ty ruszasz naprzód, nie możesz trzymać się kurczowo przeszłości, myśleć o tym, co by było, jakbym został, jakbym została, jakby to było i tak dalej. Trzymaj się tego, co czujesz, że jest zgodne przede wszystkim z Tobą, tak? Kochani, jeżeli chodzi tutaj o ten ostatni sezon tego roku, widzimy, że tutaj będzie melancholia. Na pewno, po tym, co się zakończyło, po tym, czego już nie ma, po tym, co pozostawiacie. Melancholia bardzo możliwe, że nawet po tym, że będziecie czuli się nieswojo, po tym, że pozostawiacie jakąś swoją strefę komfortu, tak? Porzucenie diabła, porzucenie toksycznych dla Was rzeczy zawsze jest niekomfortowe. To nigdy nam nie jest tym łatwo, tak? Ale tutaj jest potrzebna zmiana perspektywy, aby pewne rzeczy mogły się dla Was wydarzyć, tak? Wy musicie zrozumieć, co jest dla Was dobre, a co nie i po prostu podjąć kroki. Jeżeli czujecie, że ciągle w kółko mówię zmieni się, zmieni się, zmieni się, zmieni się i to się nie dzieje, to prawdopodobnie nie podejmujecie odpowiednich kroków, kochani. Nic się samo nie wydarzy. Także jeżeli jest ciągle nawołanie na przykład o to, aby pozbyć się czegoś, co jest dla Was toksyczne, a Wy nie wykonujecie odpowiednich kroków, aby to naprawdę zrobić i dotrzymać kroku i nie poddawać się i nie przerwać w międzyczasie, to będzie do Was powracać. Bo Wy pozostajecie w tym cyklu, żonglujecie pomiędzy tym, co jest dla Was dobre, a co nie. I jeśli będziecie żonglować, będziecie sobie mówić, no dobrze, no to ja sobie pozwolę i dzisiaj znowu sobie pozwolę i dzisiaj znowu sobie pozwolę, bo coś tam, bo dzisiaj mam gorzej. Nie można pozostawać w tej energii. To od Was zależy, żeby wstać z łóżka i żeby znaleźć w sobie tą siłę. Żeby odnaleźć swój wewnętrzny cel, żeby zrozumieć swoją misję. Dokąd idziecie? Dlaczego Wy tu jesteście? Nic nie dzieje się bez powodu. Jeżeli Bóg dał Wam życie, jeżeli tutaj się pojawiliście, to pojawiliście się w danym celu. Więc nie marnuj swojego życia na zastanawianie się, po co ja tu jestem, tylko odnajdź, jakie dostałeś talenty i jakie masz wykorzystać, żeby pomóc innym. W momencie, kiedy zaczniesz dawać światu, wtedy świat zacznie Tobie dawać. Jeżeli Twoje życie jest takie, że robisz tylko i wyłącznie dla siebie, to zbyt wiele nie przyjdzie do Ciebie. To będziesz cały czas w poczuciu braku. Jeśli zaczniesz dawać światu tak, aby to świat odbierał, to wtedy wszechświat również zacznie Ci zwracać Twoje dobra, tak? To, co robisz dla innych, bez myśli w głowie, muszę dostać coś w zamian. Bez myśli w głowie, że to jest niesprawiedliwe. Rób po prostu takie rzeczy, które Cię uszczęśliwiają, ale również pomagają w jakiś sposób innym. Wtedy obydwie strony są zadowolone, bo Ty robisz coś, co kochasz i inna osoba z tego również w jakiś sposób korzysta, tak? I wtedy zwraca Ci się również ta energia. Wtedy wszystko jest spójne, ale musisz zajmować się tym, co naprawdę kochasz. Także idź za swoją misją po prostu. Należy tutaj zmienić w jakiś sposób perspektywę, kochani. Czegoś, czego się tutaj prawdopodobnie gdzieś tutaj kurczowo trzymacie. Coś, co jest związane może z Waszą przeszłością, z Waszym wychowaniem, z tym, co Was otaczało, tak? Z Waszymi przeżyciami. Postarajcie się właśnie już teraz, w październiku, przewidzieć, ile będą wymagały Waszego czasu i funduszy, te wszystkie plany, tak? Aby to się wszystko zakończyło dla Was powodzeniem. Musicie sobie tu wszystko zaplanować. Do końca października macie na to czas, tak? Czyli musicie przede wszystkim sobie ustalić, ile to czasu będzie wymagało, ile funduszy będzie to wymagało, jak do tego podejść. Także musicie tutaj, kochani,
konkretnie rozplanować w październiku co i jak, aby naprawdę od listopada móc zacząć już podejmować konkretne kroki do tego. Jeżeli chodzi o uczucia, to mogą się pojawić tutaj jakieś trudności z komunikacją, tak? Tutaj mamy właśnie też o tym energię, moc taką, że gdzie jest ta komunikacja, w jaki sposób może być zakłócona. Postaraj się przede wszystkim nie oceniać zbyt ostro właśnie postępowań swojego partnera. Postaraj się przyjrzeć temu, co sam wnosisz do twojego otoczenia, co ty sam wnosisz do swojej relacji, tak? Skup się na sobie, zamiast skupiać się na tym, co robi ktoś inny, tak? W pracy, w tym projekcie, którym gdzieś tutaj prawdopodobnie się zajmiesz, tutaj też może być mowa o tym, że będziesz świętować jakieś sukcesy, że coś naprawdę pójdzie po twojej myśli, że twoje zaangażowanie w wykonaniu tych obowiązków naprawdę przyniesie niesamowicie pozytywne wyniki i one zostaną nagrodzone, one zostaną wyróżnione, bardzo możliwe, że jakąś premią, może jakimś awansem, jakimś wyróżnieniem, coś, co naprawdę sprawi ci radość, poczujesz, że wróciła do ciebie energia, którą włożyłeś w coś, tak? Taka spora rada dla ciebie na tą końcówkę tego roku, tak? Jest to, żeby nie odkładać niczego na później. Absolutne duże takie nie z wykrzyknikiem prokrastynacji. Nie odkładajcie rzeczy, bo wam się będą zbierać, nawarstwiać i będzie wam coraz ciężej sobie z tym poradzić, tak? Także wiedz o tym też, że znajdziesz szczęście poprzez rozwijanie swoich talentów i ukazanie ich światu. Tam znajdziesz takie spełnienie, tak? Tam znajdziesz też równowagę. To będzie to miejsce, w którym poczujesz, że po prostu coś idzie samoistnie, płynie, tak? Że nie musisz nic wymuszać, że nie musisz się wysilać, że nie musisz ciężko pracować, że nie musisz ciężko działać, tylko po prostu rzeczy są spójne z tobą i same płyną, tak? Także skup się na swoich pasjach, skup się na swoich talentach, a to będzie po prostu dalej rezonować z twoją rzeczywistością. Trzeba tutaj, kochani, wprowadzić przede wszystkim jakieś takie konkretne zmiany, konkretne akcje, małe kroki, żeby wszystko mogło się dla was odmienić. Dobrze, przejdziemy sobie, kochani, do takich wskazóweczek. Zobaczymy sobie w pierwszej kolejności może wyrocznie gwiezdnych ziaren, tak? Co tutaj się na tą chwilę dla was zadziewa? A następnie sobie przejdziemy do takich pojedynczych wskazóweczek. I na koniec, kochani, jak zwykle będziecie mogli zadać sobie pytanie, tak? Czyli to, co tutaj ewentualnie przyjdzie podczas czytania, czy to, co na co dzień tam trapi wam głowę, będziecie mogli na koniec zapytać o to. Także poprosimy tutaj jeszcze o najważniejsze wskazówki. Podwójna misja, tak? Jak mówiłam podczas czytania, była mowa o misji. Gwiezdne ziarno, wysłannik światła, służ światu będąc sobą. Widzicie? Także zdecydowane potwierdzenie dla was, żeby się skupić na swoich talentach, na sobie, na tym, kim naprawdę jesteście, co kochacie, czego pragniecie, dokąd dążycie. Po prostu działać swoją własną misją, tak? I nie poddawać się absolutnie, nie pozwolić sobie, żeby wymięknąć w tym wszystkim. A więc podwójna misja może nam mówić o tym, żebyś przede wszystkim miał tutaj zaufanie. Żebyś ufał w to, gdzie jesteś i dokąd idziesz. Gwiezdne ziarna będące wysłannikami światła są zorientowane właśnie na misję i cel. Wielu z nich ma poczucie, że zostało nam coraz mniej czasu, tak? Że przybyliśmy tutaj właśnie w konkretnym celu i żeby coś zrobić, żeby coś stworzyć, żeby przyczynić się do czegoś. Znaleźliśmy się tutaj po to, żeby się rozwijać właśnie jako duszę. Taka nasza indywidualna misja, a także po to, żeby dołożyć właśnie działania, dołożyć właśnie w swój wkład na rzecz planety, tak? Jako ta misja zbiorowa nas wszystkich. I ta zbiorowa misja jest bardzo często realizowana poprzez powołanie, tak? Poprzez powołanie zawodowe albo poprzez poświęcenie się właśnie jakiejś misji, jakiemuś większemu celu. Jeśli jesteś jedną właśnie z tych osób, bardzo możliwe, że czujesz, że czegoś ci brakuje, że czegoś nie rozumiesz, że zapomniałeś może o czymś ważnym. Prawdopodobnie jesteś właśnie jedną z tych dusz, gwiezdnych ziaren, tak? I czujesz, że jakoś nie do końca tu przynależysz, jakby nie do końca rozumiesz swoje miejsce i swoją misję i dlaczego tutaj się znajdujesz, tak? Bardzo możliwe, że to jest takie poczucie, jakbyś zapomniał o swojej misji, czego naprawdę pragniesz, tak? I czego naprawdę ci brakuje w życiu. Gwiezdne ziarna będące wysłannikami światła mają bardzo często poczucie, że są inne. Ich dusze mogą mieć w pamięci wspomnienia właśnie bycia widocznym lub przemawiania do innych. Takie osoby mogą się chronić poprzez właśnie tłumienie swojego światła, żeby się dopasować. Zakładają maski, żeby wyglądać tak, jak inni ludzie chcą ich ujrzeć. Spędzają czas często w ukryciu, w samotności, w uduchowieniu, aby znaleźć jakiś spokój wewnętrzny. To takie przypomnienie, że
Twoją rolą jako wysłannika światła jest rozświetlanie światła swoją obecnością, swoją osobą. Nie oznacza to, że musisz podjąć jakąś spektakularną decyzję czy działanie, tak? To jest takie nawołanie, aby się otworzyć na przewodnictwo, tak? Aby być tym wysłannikiem światła. Najważniejsze jest to, abyś po prostu odkrył lub odkryła, co sprawia, że świecisz jaśniej, tak? Czyli Twoje pasje, Twoja radość, Twoje hobby, to co kochasz. I po prostu nadal to robić i z jeszcze większym zaangażowaniem. Jeśli masz zaufanie i podążasz taką prostą ścieżką spraw, świecisz jaśniej, świecisz samoistnie, rozpalasz też to światło w innych, zarażasz ich, tak? Pokazując to, że można żyć robiąc to, co kochasz, możesz pokazać innym ludziom wielką, piękną misję, której oni w tym momencie sami mogą nie zauważać. No i tutaj mamy mowę, zobaczcie kochani, gwiezdni przodkowie, ukryte tajemnice, utracona mądrość, spójrz nieco głębiej. O tym było dokładnie ta poprzednia karta. Tak jakbyście zapomnieli o waszej misji. Wiedz o tym, że jesteś chroniony, tak? Jesteś chroniona, lepiej niż możesz sobie to wyobrazić. Możesz naprawdę bezpiecznie otworzyć swoje serce. Zostajesz wezwana, żeby otworzyć się teraz na nowy poziom wsparcia. Od swoich bliskich, od może jakichś osób obecnych w Twoim życiu, może jakieś złe wzorce przejęte od przodków, od członków rodziny, od Twoich opiekunów, jakieś traumy obecnego życia, czy też jakieś karmiczne impresje z przeszłego życia spowodowały, że wielu z nas stało się właśnie podejrzliwymi, że przestało wierzyć w lojalność innych ludzi, tak? I przez to bardzo często zamykamy się na wsparcie. Nauczyliśmy się, że musimy się zmagać z życiem samotnie, bez wsparcia, że rozsądniej będzie odpuścić gardę i po prostu zamknąć się, tak? Odpuścić po prostu, może nie to, że odpuścić gardę, ale odpuścić sobie te wszystkie sytuacje i tych wszystkich ludzi, tak? Zamknąć się i po prostu nie otwierać swojego serca na innych. Bardzo możliwe, że macie tutaj takie poczucie, że po prostu świat nie jest przyjaznym miejscem i nie można się otwierać, bo zostaniecie zranieni, tak? Tutaj jest do Ciebie takie nawołanie, że Twoje życie na ziemi na nowo się dla Ciebie tak jakby otwiera. Należy tutaj wpuścić nowe doświadczenia do swojej przestrzeni. Anioły, Twoi przewodnicy duchowi, Twoi przodkowie chcą, żebyście poczuli tutaj się całkowicie bezpieczni. Żeby nawet jeśli przychodzi ten trudny czas dla Was, trudny okres w życiu, żebyście po prostu oddali te wszystkie lęki i ten cały strach w ich ręce. Żebyście postarali się spojrzeć na to wszystko jako na szansę. Pozwalając wpuścić po prostu do Waszego życia więcej miłości, żebyście otworzyli się właśnie na przyjęcie ogromnego wsparcia, o jakim nawet nie śniliście, zarówno w tym świecie fizycznym, jak i poza nim, tak? Tutaj jest taką ogromną radą dla Was, żebyście po prostu wezwali fizycznie, jak i energetycznie drużynę swoich lojalnych obrońców i zwolenników, osób, które idą w tym samym kierunku, co Wy, osób, które myślą w ten sposób, co Wy. Tutaj naprawdę anioły chcą, żebyś nauczył się łagodnieć, żebyś doświadczał blasków i cieni życia, żeby zacząć otwierać swoje serce, zwłaszcza wtedy, kiedy najbardziej chcecie je zamknąć, kiedy czujecie, że powinniście się bronić. Powinniście wtedy najmocniej się otworzyć. Także tutaj jest dla Was też takie silne nawołanie, aby się nie zamykać, aby zrozumieć, otworzyć się też, bo macie tutaj wielką misję, ale ta misja również tyczy się kontaktu z innymi ludźmi. Z ludźmi, którzy są dla Was, ludźmi, którzy są z Wami, tak? Dobrze, poprosimy tutaj jeszcze o wskazóweczki, takie ostatnie, najważniejsze wskazóweczki dla naszego lwa na końcówkę tego roku. Twórczy projekt, no kochani, zdecydowanie, widzicie? U wielu osób w tej chwili tam to wypada. Ta energia końca tego roku zdecydowanie sprzyja nowym projektom, nowym działaniom. Twoja dusza pragnie wyrazić się twórczo. Podążaj za swoimi natchnieniami. Tutaj jest jakiś artyzm, jakaś kreatywność w Tobie, coś chce się narodzić. Jakaś twórcza ekspresja Cię napełnia witalnością, ekscytacją. Ponownie rozpala w Tobie pasję do życia. Także tutaj musicie tak jakby przyjrzeć się, zrozumieć, jakie Wy macie tutaj piękna w tym życiu, czym należy się cieszyć, z czego możecie korzystać, tak? Po prostu wykorzystać swoją codzienność.
Nauka i edukacja pomagają Ci osiągnąć swój życiowy cel, rozwijać się oraz zdobywać nowe cele. Możesz liczyć na pomoc aniołów. Pięknie, kochani. Także tutaj też macie ogromne wsparcie właśnie w swoich aniołach. Zdecydowanym nawołaniem jest tutaj do Was, aby nie przestawać, nie spoczywać na laurach, aby się uczyć, aby zdobywać nowe doświadczenia, tak? Aby nigdy się nie zatrzymywać. W momencie, kiedy staniecie w miejscu, wtedy się cofacie, kochani. Następnie mamy Lakshmi. Pięknie, świetlana przyszłość. Także nie martw się, przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. Nie zabraknie Ci niczego dziś ani w przyszłości. Także pozostaw stresy ze sobą. Postaraj się przede wszystkim myśleć z poczucia wdzięczności, tak? Aby manifestować do swojego życia jeszcze więcej tego, co pozytywne. Kiedy manifestujemy z poczucia braku, wtedy manifestujemy jeszcze więcej braku do naszego życia. No i kochani, widzę, że wypaliła nam się świeczuszka. Także tutaj w Waszym życiu zakończają się dla Was pewne rzeczy. Ale sobie obchlapałam szybę woskiem, no ale to nic. W każdym bądź razie coś tu się dla Was zakończa, kochani, a coś nowego rozpoczyna się z takim wielkim impetem i to naprawdę będzie dla Was bardzo pozytywne. Dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze ważnego do Was. Postrzegasz tę sytuację prawidłowo. Także tutaj słuchaj swojej intuicji, bo jeśli coś widzisz w jakiś sposób, to naprawdę posłuchaj tego. Idź za głosem serca. Ty już wiesz. Ty już dostajesz odpowiednie znaki, ty dostajesz odpowiednie wsparcie, podpowiedzi, tak? Także słuchaj tych podpowiedzi, bo one nie są bezpodstawne, tak? Dobrze, co od Archanioła Michała dla naszych lwiątek? Czekajcie, odpalę jeszcze tą świeczkę, bo słyszę, że należy odpalić. Nowa energia, także tutaj też dostaniemy prawdopodobnie jeszcze za chwilkę jakieś ważne wiadomości. Wiadomości od Archanioła Michała. 3 dostaliśmy, dobrze. A więc bierz pod uwagę swoje sny. Lew. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ja widzę, że tu jest napisane lew. Mam nadzieję, że Wy to widzicie, kochani. To jest Wasza energia, zdecydowanie ognista energia. Jest tutaj silne nawołanie, żebyście przywiązywali uwagę do tego, co śnicie. Abyście może konsultowali z kimś również to, co śnicie. Jest tutaj mowa o tym, że macie w tej chwili tak jakby jesteście bardziej otwarci na wizję, na prawdę, na jasność. Możecie również, jeżeli potrzebujecie podpowiedzi, odpowiedzi na pytania, których nie znacie, możecie prosić swoje anioły, możecie prosić swoich przodków, osoby, których już tutaj nie ma w tym świecie fizycznym, aby pokazały Wam, aby podpowiedziały Wam, co macie robić dalej, jak macie działać dalej, jeżeli czujecie się jakoś w jakiś sposób niepewni. Podczas snów właśnie, w snach mogą Was odwiedzić te osoby, mogą Wam dać te wskazówki i to wsparcie, tak? I tutaj jest piękna modlitwa dla Was, kochani. Archaniele Michale, dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w czerpaniu radości ze wspaniałego, relaksującego, nocnego snu. Archaniele Michale, zaprosiłem Cię do moich snów jako nauczyciela, przewodnika i uzdrowiciela. Proszę, pozwól mi zrozumieć, i tutaj opisujecie konkretną sytuację, duchowo i udziel mi porady, tak? Ale ważne, żebyście jasno i wyraźnie powiedzieli, o jaką sytuację chodzi. To jest, kochani, tutaj wchodzi w grę Wasza wolna wola. Jeżeli Wy o coś nie poprosicie, jeżeli Wy o coś nie zapytacie, to te rzeczy się dla Was nie zadzieją. Anioły, Wasi przewodnicy duchowi, Wasze anioły stróże, oni mają ogromną moc i mogą naprawdę bardzo dużo zdziałać w Waszym życiu, ale nie mogą tego zrobić, jeżeli Wy o to nie poprosicie. Jeżeli Wy nie wyrazicie na to zgody, jeżeli Wy nie powiecie jasno i wyraźnie, że Wy tego chcecie, że Wy tego oczekujecie, że Wy się otwieracie, że Wy odpuszczacie swoją kontrolę i po prostu oddajecie im w ich ręce, tak? Jeżeli czegoś nie możecie zrobić, jeżeli czegoś nie możecie ogarnąć, to po prostu oddajcie w ich ręce, poproście o wskazówki, o wsparcie, jak mogą Wami pokierować. Napisz o swoich myślach i uczuciach. Także tu może być też dla Was takie silne nawołanie, aby zrobić po prostu takie oczyszczenie z wszystkiego to, co czujecie, tak? Aby wypisać bez żadnego tam powstrzymywania się, bez kontrolowania, co powiedzieć, nie powiedzieć, jak napisać, nie napisać, z błędami, przecinkami, kropkami, dużej. W ogóle na to nie patrzę. Skupcie się po prostu na swoich emocjach i piszcie wszystko to, co Wam przyjdzie do głowy.
piszcie, po prostu piszcie, piszcie, piszcie to, co czujecie, emocje, możecie płakać, możecie śmiać się, możecie wszystko, możecie swoje złości, możecie swoje... Postarajcie się zapisać wszystko to, co czujecie. To jest naprawdę mega oczyszczający rytuał, który można zrobić samemu, tak? I kochani, gdy skończycie pisać, gdy poczujecie, że wyrzuciliście z siebie wszystko na tą kartkę, tak? Na koniec możecie to wszystko przeczytać. Gwarantuję Wam, że zobaczycie to z zupełnie innej strony, niż widzicie to w tej chwili. Gwarantuję Wam to, że w momencie, kiedy zaczniecie to czytać i skupiać się na tym, co Wy napisaliście i zaczniecie wchodzić w Wasze myśli, uczucia, traumy, skąd to się wzięło, dlaczego takie uczucia, co mnie do tego pociągnęło, co mnie do tego sprowokowało, dlaczego mnie to dotknęło, dlaczego mnie to boli, dlaczego sobie na to pozwoliłem, dlaczego sobie na to pozwalam nadal, dlaczego zadawajcie sobie po prostu, czytajcie to, co piszecie, co Was boli i tak dalej i postarajcie się właśnie w ten sposób wchodzić głębiej i głębiej. Skąd to się bierze? Większość z tych rzeczy, które Was bolą, z rzeczy, które w jakiś sposób Was uruchomiły, pociągnęły Wasze struny do jakiejś reakcji, to są jakieś Wasze traumy, jakieś Wasze niepewności, krzywdy, które Wam kiedyś wyrzucono, a Wy w jakiś sposób ich nie zaleczyliście w sobie, pomimo tego, że sobie wmówiliście, że Wy już jesteście uleczeni. Także to może dla Was być pięknym narzędziem do tego, aby uwolnić się od pewnych rzeczy. Na koniec, gdy już to zrobicie, gdy to wszystko przetrawicie, przerobicie, radzę Wam, kochani, odpalić białą świecę dla zneutralizowania tej całej energii, dla oczyszczenia i zakończenia tego, co dla Was negatywne, a następnie najlepiej gdzieś na zewnątrz, tak, na dworze, podpalić tą kartkę, niech się spali i niech jej prochy po prostu się rozlecą gdzieś, tak? Lub możecie też to spalić i jej prochy tej kartki zakopać w ziemi, aby to ugruntować, uziemić, aby to puścić po prostu do matki natury, aby odpuścić pewne rzeczy, tak? Aby nie nieść tego ze sobą dalej. I szacunek dla siebie samego. Także to też się, kochani, może tyczyć właśnie szacunku, przebaczenia w pewnych strefach, rzeczy, których być może zrobiliście lub sobie na nie pozwoliliście, osób, które może Was nie szanowały, a Wy pomimo tego wszystkiego pozwalaliście sobie na to, dlatego tylko, że czuliście, że powinniście, bo tak wypada, bo tak należy, bo to rodzina, bo to mi bliska osoba, bo nie chcę jej stracić, bo boję się, że będę sam, że będę sama. I ten strach przed tą samotnością powstrzymuje Was przed tym, żebyście żyli zgodnie ze sobą, zgodnie z tym, co jest z Wami zgodne, zgodnie z tym, co popieracie, czego nie popieracie. Być może pozwalacie jakimś osobom z Waszego otoczenia na to, aby mówiły pewne rzeczy, które ranią Was i osoby z zewnątrz. Może robicie sami nawet takie rzeczy, tylko dlatego, że w tym pozostajecie i nie macie do siebie szacunku, w jaki sposób się może nawet karcicie, mówicie sobie złe rzeczy i nie ma tego poczucia pewności siebie. Dlatego tutaj jest do Was takie silne nawołanie, żebyście pamiętali o tym, że jesteście dzieckiem Bożym, że jesteście cząstką Boga i tego nic i nikt nie zmieni. Pomimo tego, że tak jak nawet teraz zobaczyłam ten akurat przykład, przekazuję, kochani, jak banknot, tak, możecie wziąć 500 euro, weźmy sobie, że to jest taki naprawdę fajny, wartościowy banknot. No i ten banknot bierzecie, zgniatacie, deptacie, możecie go nawet przerzuć, wypluć. Ten banknot nadal pozostaje banknotem i nadal jest tej samej wartości. Można go skleić, można go poskładać. Może nie wygląda nadal tak pięknie, jak wyglądał na początku, ale jego wartość jest nadal taka sama. Nadal można tyle samo za ten banknot kupić, nieważne jak on wygląda, tak? Nie traci tej wartości, dokładnie to samo Wy. Nieważne jak Was potraktowano, nieważne co Wy zrobiliście, w jaki sposób Wy zostaliście pociągnięci do pewnych akcji, które być może w tej chwili ciążą Wam. Tu jest mowa o tym, żeby to odpuścić, żebyście napisali to wszystko, żebyście przede wszystkim mieli do siebie szacunek. Żebyście się nie martwili, że są tu przed Wami ważne rzeczy, żebyście skupili na tym, co jest dla Was dobre i czego Wy potrzebujecie, kochani. Dobra, bierzemy ostatnio tutaj wskazówki i przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Miało to być powiedziane, także kochani, afirmacje. No i stąd też się mogło to wziąć, tak? Musicie tutaj przede wszystkim starać się pozytywnie afirmować, żeby wznieść swoje myśli, swoją energię na wyższy poziom i osiągnąć to, czego naprawdę pragniesz, musisz skoncentrować się na pozytywnych myślach i uczuciach, pozytywnych afirmacjach. Kochani, możecie sobie na YouTubie wynaleźć ogrom jest po prostu pozytywnych afirmacji. Przede wszystkim wydaje mi się na tą chwilę, kochani, afirmacje, jeżeli chodzi o wartość siebie. Na tym się powinniście skoncentrować. Na swojej wartości siebie. Bo tutaj jest mowa też o tych Waszych talentach i Wy prawdopodobnie ich w tej chwili nie widzicie, bo ta wartość siebie tutaj gdzieś jeszcze nie do końca, no coś tutaj nie domaga.
Bierzcie pod uwagę swoje sny. Tutaj znajdziecie wskazówki. Musicie po prostu być sobą, w pełni sobą, dlatego że tylko i wyłącznie właśnie wasza prawdziwa strona, ona może was doprowadzić do sukcesu. Zacznijcie po prostu działać. Zacznijcie może ćwiczyć, robić coś dla siebie, żeby poczuć się lepiej w swoim ciele, w swojej skórze. Albo zacznijcie ćwiczyć te rzeczy, którymi się tutaj zajmujecie, tak? Aby po prostu coś dla was zaczęło się dziać tak, jak należy. Dobrze, kochani, przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że pytanie już jest. Poprosimy o 3 karty w odpowiedzi na pytanie naszego lwa. A później sobie weźmiemy jeszcze runy, aby to rozwinąć, tak? Pierwsza karta, medytacja przyniesie odpowiedź. Tak, ja powiem wam, że podejrzewałam, że to wyjdzie poprzez te sny. Także wy tutaj macie silną intuicję, dlatego musicie tej ostatecznej opinii, kochani, zawsze zasięgnąć w swoim wnętrzu, bo wy już wiecie, wasze uczucia was nie mylą, tak? Wy już wiecie, musicie ufać temu, co czujecie, musicie ufać temu, co odpowiada wam wasze serducho. Bądź asertywny, tak, nie godź się absolutnie to, co nie jest twoją prawdą, to, co nie jest z tobą zgodne. Nie pozwalaj sobie na dysponowanie swoim czasem, swoją energią, swoimi zasobami, nie pozwól na to, żeby ktoś wpływał na to, co robisz, jak się czujesz, na twoje otoczenie, tak? Dobrze, kochani, tutaj sobie wyciągniemy jeszcze po jednej runie na każdą z tych kart. Trochę pomieszam i pohałasuję, ale chcę pomieszać, żeby nie było, że wyciągam te same. Ostatnio często te same wyciągam, a widzicie, tak miało być. Miałam pomieszać trochę. Dobrze, tutaj mamy lagu, literka L lub EU, tak? L i EU może być dla was ważne, może z wami rezonować. Następnie, kochani, mamy literkę Ż, to jest runa Ing, tak? Ingwas. Oraz ostatnia, gdzieś tutaj pod spodem wydobędziemy. No i pięknie, i mamy ostatnią runkę i tutaj jest literka W albo V, tak? Też może z wami rezonować runa. Dobrze, po kolei, kochani, zacznijmy od początku. A więc medytacja przyniesie odpowiedź, tak? No i tutaj mamy, kochani, właśnie runę lagu, tak? To mówi właśnie o intuicji. Przede wszystkim, dlatego jest ta medytacja. Tak jak mówiłam, to jest po prostu pewne. Ja tego nie jestem w stanie sobie wymyślić. Wasza intuicja jest tutaj taka silna, że tego to po prostu nikt nie podburzy. I tutaj musicie słuchać tej swojej intuicji. Musicie pozwolić sobie po prostu na ten rytmiczny przepływ. Ja tutaj widzę, że trzeba pozbyć się czegoś, co jest dla was toksyczne, bo w jakiś sposób zaburzacie ten przepływ. Tak jakbyście blokowali tutaj w jakiś sposób ten przepływ. Może tutaj robicie coś toksycznego, może jakieś pokarmy toksyczne albo używki toksyczne. Coś blokuje wam przepływ, także postarajcie się zrobić wszystko, co najlepsze dla waszego ciała i organizmu, żeby właśnie pobudzić ten rytmiczny przepływ. Może częściej troszeczkę medytować, skupiać się na tym wszystkim, tak? Nawiązać kontakt przede wszystkim z własnym wnętrzem, słuchać wewnętrznego głosu, słuchać tego, co wam podpowiada wasza prawda, tak? Mamy potwierdzenie, kochani, sygnały lecą tutaj, także zdecydowanie tutaj jest dla was ważna informacja. Jeżeli czujecie, jeżeli coś was alarmuje, że coś się dzieje, to słuchajcie swojej intuicji, bo ona was nie, na 100% was nie myli, tak? Mamy podwójne potwierdzenie, bo i runa nam o tym powiedziała, i karta nam o tym powiedziała. Następnie mamy bądź asertywny, tak? I tutaj mówi o takim odpoczynku, regeneracji, odnowieniu i o niespodziewanej pomocy. Także zdecydowanie nie godź się na rzeczy, które nie są zgodne z tobą, tak? Jak mówię, nie daj się tutaj wymusić, jeżeli ktoś chce, żebyś coś zrobił, coś zrobiła, a to nie jest absolutnie spójne z tobą, nie pozwól sobie, żeby ktoś wpłynął na twoje decyzje, tak? Pamiętaj, że nikomu niczego, nie jesteś do niczego zobowiązany. Nawet jeśli ktoś ci kiedyś w czymś pomógł, oczywiście jak najbardziej możesz mu również udzielić pomocy. Jeżeli ta rzecz akurat z tobą nie rezonuje i nie godzisz się na to, żeby to zrobić, to tego nie rób, absolutnie. Pamiętaj, żeby zawsze słuchać siebie, bo jeżeli tego nie zrobisz, to pozostanie w tobie żal. Ten żal w tobie pozostanie i on ciebie będzie męczył od środka. Dlatego trzeba być szczerym, trzeba mówić wprost. Sukces. No i tutaj mamy sukces, kochani, pięknie i mamy tą runę właśnie W lub V, tak? To jest Wen, różnie się nazywa. W każdym bądź razie ona właśnie mówi o tym sukcesie, o tej wesołości, o nadziei, radości, o radościach też z osiągnięć, które gdzieś tutaj dla was się zadziały. To, co zrobiliście, tak? Mówi też o takim naprawdę zadowoleniu i o szczęściu. Także to może być dla was właśnie też takie silne nawołanie, abyście po prostu byli spójni z tym, co wy czujecie, aby nie pozwolić sobie na poddanie się. Jeżeli będziecie
zgodni ze swoją prawdą, to naprawdę będziecie dumni z tego i osiągniecie sukces, ale nie możecie się poddawać, nie możecie dać wywierać na sobie presji albo dać, pozwolić sobie na to, żeby ktoś was do czegoś zmusił, tak? Musicie po prostu trzymać się tego, co wy czujecie. Wasze słowa są bardzo ważne. Wasze myśli są bardzo ważne, wasze przeczucia są bardzo ważne. Także słuchajcie się, kochani, swojej intuicji, bo wy znacie odpowiedź już na wszystko to, czego poszukujecie. Idzie dla was tutaj nowy początek, zdecydowanie, i wiedzcie o tym, że możecie się otworzyć na te zmiany, ale naprawdę musicie w tym wszystkim słuchać swojej intuicji. Musicie mieć nadzieję też na lepsze jutro. Mieć nadzieję, że zadziewają się dla was konkretne rzeczy w odpowiednim czasie i mieć tą cierpliwość, bo gdzieś tutaj też ta cierpliwość może już wam się kończyć w tej całej sytuacji. Ale pięknie się zarysowuje nam końcówka tego roku, także zadzieją się tutaj ogromne zmiany dla was. Ja widzę tutaj ogromną zmianę energii, kochani, od listopada. Także tak jak mówię, do końca miesiąca października planowanie, konkretne rozplanowywanie, działanie, zamykanie różnych rzeczy, zamykanie różnych etapów, aby z listopadem, z jedyneczką, jedenastką, silną, podwójną energią jedynki móc ruszyć z nowym działaniem, z nową energią, z nowymi etapami, tak? Z nowymi twórczymi projektami. Także jesteście, kochani, już na to gotowi. Tutaj się w tej chwili regenerujecie i zbieracie do działania. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Mam nadzieję, że otrzymaliście tutaj swoje odpowiedzi na pytania. Tak, że jest tutaj coś, co z wami rezonowało, coś, co zrozumieliście, dzięki czemu przejrzeliście na oczy i wiecie, gdzie iść dalej. Jeśli tak, kochani, to koniecznie kliknijcie mi lajka, pokażcie mi swoją miłość, napiszcie koniecznie w komentarzach, co z wami rezonowało, wysyłajcie mi serduszka, wysyłajcie mi miłość, którą ja wysyłam wam. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to również zachęcam was do kliknięcia w subskrypcję oraz dzwoneczek powiadomień. Niech się wam wyświetli na czarno, wtedy będziecie za każdym razem dostawać powiadomienie, kiedy coś tutaj opublikuję. Oraz jeśli macie osoby w swoim otoczeniu, które również mogłyby skorzystać z tych podpowiedzi, będę wam niezmiernie wdzięczna, jeżeli się z nimi podzielicie właśnie tym oto kanałem. Dziękuję wam pięknie jeszcze raz za dziś. Wysyłam ogrom miłości, pozytywnej energii. Tule, tule, tule do serducha, kochani. Do usłyszenia kolejnym razem. Pa!